a już dzisiaj problemy na granicy z Białorusią, gigantyczna dziura w NFZ, strzelanina w Niemczech. To i jeszcze więcej w dzisiejszych wiadomościach. Zapraszam do oglądania. Serbia irytuje Rosję. Według informacji pozyskanych przez Financial Times, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Serbia dostarczyła Ukrainie sprzęt wojskowy i amunicję o wartości przekraczającej 800 milionów euro. Dostawy te realizowane są za pośrednictwem różnych pośredników. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, potwierdził fakt eksportu broni. Źródła rosyjskiego Komersanta również potwierdzają, że ze względu na dużą liczbę zamówień zbrojeniowych, głównie z Ukrainy, wiele serbskich zakładów zbrojeniowych przeszło na trzyzmianowy tryb pracy. Decyzja Belgradu o pośrednim wsparciu zbrojeniowym Ukrainy spotkała się z oburzeniem w Rosji. Oficjalne władze rosyjskie wypowiadają się w tej sprawie ostrożnie, określając działania Serbii jako nienoszące znamion przyjacielskiego zachowania. Natomiast rosyjscy propagandyści w mediach państwowych nie szczędzą ostrej krytyki pod adresem Serbii. Jeden z propagandystów w audycji radiowej stwierdził, że serbska amunicja dostarczona Ukrainie jest wykorzystywana przeciwko Rosjanom na całej długości frontu. Pomimo przyjacielskich relacji z Rosją, Serbia od początku pełnoskalowej inwazji dystansuje się od rosyjskich działań, podkreślając swoje poszanowanie dla integralności terytorialnej Ukrainy. Dostawy broni i amunicji do Kijowa są kolejnym dowodem na wielowarstwową politykę Serbii, która patrzy na swoje interesy z różnych perspektyw. Dziura w NFZ. Już teraz można przypuszczać, że w skrajnym scenariuszu roczny deficyt Narodowego Funduszu Zdrowia może wynosić od 40 do 68 miliardów złotych. Łącznie w latach 2025-2027 NFZ będzie potrzebował dofinansowania w wysokości niemal 159 miliardów złotych. Jest to poważny problem, a sytuację pogarsza fakt, że niektóre ugrupowania polityczne proponują znaczne obniżenie składki zdrowotnej, co jeszcze bardziej zwiększy deficyt NFZ. W nadchodzących latach system finansowania ochrony zdrowia zmieni się z opartego głównie na składkach na mieszany system składkowo-budżetowy. Udział dotacji budżetowych w całości wydatków na ochronę zdrowia wzrośnie znacząco, a w skrajnym scenariuszu ponad 1/3 wydatków NFZ będzie finansowana z budżetu państwa. To oznacza, że NFZ będzie w stanie pokryć mniej niż 67% swoich wydatków ze składek, podczas gdy obecnie system emerytalny w ZUS pokrywa ponad 85% swoich kosztów. Problemy NFZ ukazują, że nie tylko system emerytalny w ZUS boryka się z trudnościami finansowymi. System ochrony zdrowia staje się poważnym konkurentem w zakresie rosnących deficytów. Podsumowując, system ochrony zdrowia w Polsce znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a proponowane zmiany mogą jeszcze bardziej pogorszyć jego stabilność. W długim okresie deficyt NFZ może wzrosnąć nawet do 2% PKB rocznie. Strzelanina w Niemczech. W mieście Erfurt w Niemczech doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęła jedna osoba. Jak informuje Bild, zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem, a napastnik nadal jest na wolności. Policja ostrzega, że sprawca może być niebezpieczny. Do strzelaniny doszło krótko po godzinie 23. Rzeczniczka policji poinformowała w czwartek, że ofiarą jest mężczyzna, co potwierdził prokurator Hannes Grundzeisen. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, który może być nadal uzbrojony. Funkcjonariusze nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących przyczyn incydentu. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a policja apeluje do świadków o pomoc w śledztwie. Każdy, kto posiada informacje na temat strzelaniny lub zbiegłego sprawcy, proszony jest o kontakt z policją. W środę doszło także do innego niebezpiecznego incydentu w Stuttgarcie. Podczas meczu Turcji z Czechami w ramach Euro 2024 w strefie kibica wybuchła bójka. W jej trakcie jedna z osób użyła noża, raniąc dwie osoby. Kilka osób zostało aresztowanych. Łatwiejsze obywatelstwo w Niemczech. W Niemczech zaczęła obowiązywać nowa ustawa o obywatelstwie, która pozwala cudzoziemcom szybciej uzyskać niemiecki paszport, zachowując jednocześnie obywatelstwo swojego kraju. Od 27 czerwca cudzoziemcy mogą ubiegać się o niemieckie obywatelstwo już po 5 latach legalnego pobytu, a w wyjątkowych przypadkach nawet po 3 latach. Dotychczas
wymagane było 8 lat. Obecne wymogi dotyczące samodzielnego utrzymania się pozostają w mocy, a przepisy dla osób o niskich dochodach zostały zaostrzone. Nowa ustawa wyklucza osoby, które angażują się w działania antysemickie, rasistowskie lub godzące w ludzką godność. Każdy nowy obywatel musi również zobowiązać się do ochrony żydowskiego życia i potępienia agresywnych wojen. Osoby, które otrzymają obywatelstwo RFN, nie muszą już rezygnować z obywatelstwa swojego kraju. Dotychczas było to możliwe tylko dla obywateli UE. Nowe przepisy przewidują także ułatwienia dla gastarbeiterów i pracowników kontraktowych z czasów NRD. Zniesiono dla nich test naturalizacyjny i obniżono wymogi dotyczące znajomości języka. Dzieci cudzoziemców mogą teraz otrzymać niemieckie obywatelstwo, jeśli jedno z rodziców przebywało legalnie w Niemczech dłużej niż 5 lat. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie integracji i ułatwienie cudzoziemcom życia w Niemczech. Wraca cło na produkty z Ukrainy. Unia Europejska zdecydowała się przywrócić cła na importowane z Ukrainy jaja i cukier w odpowiedzi na protesty rolników, jak donosi Financial Times. Decyzja ta podkreśla złożoność nadchodzących negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. W piątek UE planuje ponownie nałożyć cła na te produkty, korzystając z tak zwanego hamulca bezpieczeństwa. Ta decyzja jest reakcją na tegoroczne protesty rolników w wielu krajach członkowskich, informuje Financial Times, powołując się na anonimowe źródła. Przywrócenie ceł następuje kilka dni po rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, która zmaga się z rosyjską inwazją. Financial Times zauważa, że ten krok pokazuje, jak trudne mogą być te negocjacje. W ubiegłym tygodniu UE przywróciła ceła na ukraiński owies, co również było wynikiem zastosowania hamulca bezpieczeństwa. Wcześniej w tym roku UE przedłużyła liberalizację handlu z Ukrainą, zawieszając cła importowe i kontyngenty na ukraińskie produkty rolne do 5 czerwca 2025 roku, aby wesprzeć Ukrainę w obliczu inwazji rosyjskiej. Jednakże wprowadzono mechanizm hamulca bezpieczeństwa dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych, takich jak drób, jaja, cukier, owies, kasza, kukurydza i miód. Jeśli import tych produktów przekroczy średnią wielkość importu zarejestrowaną w drugiej połowie 2021 roku oraz w latach 2022 i 2023, cła mogą być ponownie nałożone. Według źródeł Financial Times mechanizm ten został zastosowany w przypadku owsa, a teraz także jaj i cukru. Powstanie najdłuższy tunel w Polsce. W Polsce rozpoczęła się budowa najdłuższego tunelu kolejowego. Przekazanie placu budowy wykonawcom oznacza start prac nad linią kolejową w kierunku Nowego Sącza. Tunel o długości prawie 4 km, wydrążony między Męciną a Mordarką, skróci czas podróży pociągów pasażerskich, które będą mogły osiągać prędkość do 160 km na godzinę, a towarowe do 100 km na godzinę. Inwestycja o wartości prawie 2 miliardów złotych przyciąga uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców. Aktualnie najdłuższym tunelem w Polsce jest drogowy tunel pod warszawskim Ursynowem o długości 2355 metrów. Projekt obejmuje także budowę 9 mostów i 4 wiaduktów na trasie Chabówka-Nowy Sącz, co zapewni sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Modernizacja trasy numer 104 to część większego projektu, który obejmuje również budowę nowej 58-kilometrowej linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną oraz modernizację i elektryfikację trasy Chabówka-Nowy Sącz. Polska musi przyjąć euro. Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, zaznacza, że Polska będzie musiała przyjąć euro, jeśli chce pozostać istotnym graczem w Unii Europejskiej. W rozmowie z wnp.pl Wachnicka podkreśliła, że choć przyjęcie euro jest nieuniknione, decyzję o zmianie systemu walutowego powinno podjąć społeczeństwo poprzez referendum. Zaznacza, że na pewnym etapie przyjęcie euro będzie koniecznością, a w Unii Europejskiej gospodarczo liczą się de facto kraje strefy euro, te spoza bywają marginalizowane. Wiceprezes ZBP była również pytana o przyszłość gotówki. Według niej Polacy kochają gotówkę, a to widać chociażby w sytuacjach nadzwyczajnych, jak pandemia czy wybuch wojny w Ukrainie. Dodała, że nie chcemy zrezygnować z gotówki, mimo że płatności bezgotówkowe stale rosną. Kluczem jest możliwość wyboru sposobu płacenia i uważa,
że ta możliwość zostanie zachowana. Problemy na granicy z Białorusią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP nie przewiduje zmian w procesie wydawania wiz dla obywateli Białorusi, mimo możliwego zamknięcia granicy z tym krajem z powodu kryzysu migracyjnego. W odpowiedzi na zapytanie Bielsatu, resort dyplomacji wskazał, że ewentualne zamknięcie granicy nie wpłynie na politykę wizową wobec Białorusinów. Obecnie jedynie 3 z 13 przejść granicznych z Białorusią są otwarte. Terespol Brześć dla ruchu osobowego, Kukuryki Kozłowicze dla ciężarówek oraz stacja Kuźnica dla pociągów towarowych. Firma VFS Global, która współpracuje z polskim rządem przy obsłudze wiz, ogłosiła, że od 25 czerwca centra wizowe w Grodnie i Lidzie będą przyjmować dokumenty wyłącznie od mieszkańców obwodu grodzieńskiego. Wcześniej można było składać dokumenty w tych centrach niezależnie od miejsca zameldowania, co było pomocne w przypadku długich kolejek w innych miejscach, takich jak Mińsk. Liczba wiz wydawanych przez Polskę zmniejszyła się, co dotyczy nie tylko Białorusinów. Rząd Donalda Tuska przykręcił kurek z wydawaniem wiz cudzoziemcom, ograniczając wydawanie wiz od 50 do 90% w zależności od rodzaju wizy. Do 14 czerwca 2024 roku Polska wydała 98 211 wiz pracowniczych, w tym 32 233 dla Białorusinów, 47 257 dla Ukraińców i 3659 dla Gruzinów. Rok wcześniej wydano 284 786 takich wiz. Ograniczono także wydawanie wiz humanitarnych. Ponadto od początku 2024 roku MSZ zaprzestało wydawania wiz w ramach programu Poland Business Harbor, co było związane z aferą wizową. Rejestracja na spotkanie w celu złożenia dokumentów wizowych była i nadal jest problematyczna dla Białorusinów. Wprowadzenie weryfikacji za pomocą kamery wideo 4 kwietnia miało ułatwić rejestrację, jednak pojawiły się problemy techniczne. Pośrednicy nadal dominują w procesie rezerwacji terminów, omijając weryfikację poprzez zbieranie selfie i zdjęć paszportowych od swoich klientów. Dziennikarz Bielsatu doświadczył blokady konta podczas próby rejestracji na stronie VFS Global, co jest powszechnym problemem zgłaszanym przez osoby ubiegające się o polską wizę. Giga lotnisko na Węgrzech, Węgry z pomocą francuskiego Vinci Airports planują zbudować największy port przesiadkowy w Europie Środkowej, mając na celu uczynienie Budapesztu kluczowym węzłem lotniczym w regionie. W ramach tego ambitnego projektu węgierski rząd przejął kontrolę nad lotniskiem od prywatnego inwestora za kwotę ponad 4 miliardów euro. Vinci Airports, które posiadać będzie 20% udziałów w nowym konsorcjum, będzie strategicznym partnerem, podczas gdy pozostałe 80% udziałów pozostanie w rękach Węgrów. Dodatkowo, w późniejszym etapie, katarski fundusz inwestycyjny Qatar Investment Authority planuje nabyć 29% udziałów. Wstępne szczegóły dotyczące projektu mają zostać ogłoszone na początku lipca. Pierwsze inwestycje, szacowane na miliard euro, będą koncentrować się na usprawnieniu funkcjonowania obecnego lotniska w Budapeszcie oraz budowie nowego terminala. Obecnie lotnisko to już jest najważniejszym portem lotniczym w regionie, obsługując 14 700 000 pasażerów w 2023 roku, generując przy tym zysk netto w wysokości 74 milionów euro. Lotnisko odgrywa także znaczącą rolę jako port cargo, co wynika z popularności Węgier jako miejsca dla zagranicznych inwestycji, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Projekt ma na celu nie tylko zwiększenie przepustowości lotniska, ale również jego przekształcenie w jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie portów lotniczych na świecie. Plany te obejmują także integrację lotniska z szybką koleją budowaną przez Chiny, łączącą Serbię z Budapesztem, co dodatkowo wzmocni jego pozycję jako kluczowego węzła komunikacyjnego. Analitycy z Nezopont Institute szacują, że inwestycja w lotnisko zwróci się w ciągu 25 lat, a do 2030 roku lotnisko w Budapeszcie będzie obsługiwać 30 milionów pasażerów rocznie. W kontekście konkurencji z Centralnym Portem Komunikacyjnym CPK w Polsce warto zauważyć, że Vinci Airports, które wspiera węgierski projekt,
zostało również wybrane jako strategiczny inwestor lotniska w Baranowie przez spółkę CPK w październiku 2023 roku. To rodzi pytanie o przyszłą konkurencję między rozbudowanym lotniskiem w Budapeszcie a planowanym CPK, które również ma ambicje stać się kluczowym hubem lotniczym w Europie Środkowej. Andrzej Duda w Chinach. Prezydent Andrzej Duda odwiedza Chiny, gdzie ogłoszono zniesienie wiz krótkoterminowych dla Polaków. Podczas 5-dniowej wizyty Duda podkreślił symboliczne znaczenie wizyty dla relacji między Polską a Chinami, wspominając swoje pierwsze odwiedziny w 2015 roku. Prezydent uznaje inicjatywę Pasa i Szlaku za szansę rozwojową, mimo kontrowersji wokół niej. Polska i Chiny obchodzą w tym roku 75-lecie stosunków dyplomatycznych. Wizyta przyniosła podpisanie 5 porozumień dotyczących współpracy handlowej i inwestycyjnej. Chiny jednostronnie zniosły wizy krótkoterminowe dla Polaków, co ma pobudzić turystykę i wzmocnić więzi międzynarodowe. Rozmowy dotyczyły także relacji gospodarczych, gdyż Chiny są drugim największym eksporterem do Polski. Duda wyraził nadzieję na bardziej zrównoważony handel. Wizyta miała również na celu omówienie kwestii bezpieczeństwa, w tym wojny Rosji z Ukrainą. Duda wyraził nadzieję na szybkie zakończenie wojny sprawiedliwym pokojem,